Прежде всего, здравствуйте. Мне очень приятно видеть людей, которые на меня смотрят и улыбаются. Zrobimy tak, przepraszamy, mały problem techniczny. Przede wszystkim dzień dobry. Miło mi jest widzieć osoby, które przychodzą i zawsze się uśmiechają. Когда-то очень давно я начал писать книжки, но у меня никогда не было контакта со своими читателями. Kiedyś bardzo dawno temu, kiedy zacząłem pisać książki, jednak nie miałem kontaktu ze swoimi czytelnikami. I w принципе у меня и сейчас нету контакта с читателями. I w zasadzie nawet teraz nie bardzo mam kontakt z czytelnikami. То есть я пишу и отправляю куда-то туда далеко, я не знаю, люди читают, не читают, нравится им, не нравится. Piszę i wysyłam gdzieś daleko i nie wiem, czy ludzie czytają, czy nie czytają, podoba się im to, co piszę, czy się nie podoba. I однажды меня пригласили в Польшу. I pewnego razu zostałem zaproszony do Polski. I wdruch ja poczuł, co takie успех. I nagle poczułem, co oznacza sukces. Это случилось в Варшаве в 1992 году. To stało się w Warszawie w 1992 roku. Вот после этого Варшава как город и Польша как страна. Potem Warszawa jako miasto i Polska jako państwo. Это стало для меня вторая родина, и может быть даже не вторая, а первая родина. Stało się dla mnie drugą ojczyzną i być może nawet nie drugą, a pierwszą ojczyzną. То есть я сюда приезжаю как домой. Czyli przyjeżdżam tutaj jak do domu. Вот я приезжаю в Америку, там есть у меня друзья, есть враги. Приезжаю я в Германию, там много врагов. Был в Израиле, там тоже меня чуть не побили. Przyjeżdżam do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, мам przyjaciół i wrogów. Przyjeżdżam do Niemiec, мам więcej wrogów. Z kolei w Izraelu kiedyś normalnie zostałem pobity. A w Polsce mnie jeszcze ni razu nie bili. W Polsce mnie jeszcze nikt nigdy nie pobił. Вот поэтому для меня Польша является страной особой. И я повторяю, мне очень приятно сюда приезжать. I dlatego powtarzam, Polska jest dla mnie krajem szczególnym. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że jest taki zbieg okoliczności. Otóż jeden z naszych czytelników, który siedzi w pierwszym rzędzie, niech pan się pokaże, przyniósł na dzisiejsze spotkanie zdjęcie zrobione przez siebie z tego spotkania z panem dokładnie 22 lata temu, w 92 roku. Здравствуйте еще раз, так приятно. Dzień dobry raz jeszcze, to jest bardzo miłe. No dobrze. Chciałbym teraz zapytać pana Wiktora Suworowa, ponieważ podczas naszych wielu rozmów, które odbywaliśmy na potrzeby tej książki i tego wywiadu, który tam się znalazł, podkreślał pan, że szczególnie zapadło panu w pamięć to, że pańskie książki w Polsce były czytane w drugim obiegu. I czy to prawda, że kolekcjonuje pan polskie wydania swoich książek podziemne z samizdatu? Переводить не надо. Вы знаете, вот я сижу в книжном магазине, и люди подносят книги и подписывают. Я подписываю их, и вдруг мне дают, кладут книжку на страшной бумаге. Там ничего нельзя прочитать, только Виктор Суворов, ничего больше. Вот. Выображайте себе, państwo, сидзе в księgarni, подписываю książki, nagle ktoś mi przynosi książkę wydrukowaną na okropnym papierze, na którym nic nie można przeczytać oprócz nazwiska Виктор Суворов. И это самые дорогие для меня книги. To są najdroższe mi książki. Потому что во время коммунистического режима
находились люди, которые рисковали своей свободой, и эти книги переводили, эти книги публиковали, их распространяли, их читали. И это, вот эти книжки, это самая большая награда за мою работу. Это больше, чем Нобелевская премия. W czasach komunizmu znajdowali się ludzie, którzy ryzykowali własną wolnością, żeby te książki tłumaczyć, drukować, rozpowszechnić i czytać. I to jest dla mnie największą nagrodą, chyba nawet większą niż byłaby Nagroda Nobla. To teraz, proszę Państwa, zdradzę Państwu, że w książce Alfabet Suworowa to jest książka, która składa się moim zdaniem z kapitalnie napisanych, lekkich sylwetek kilkudziesięciu postaci, które wpłynęły na losy świata, Europy, ale również Polski. Te sylwetki są pisane, powiedziałbym, w sposób przewrotny, z pełną ilością anegdot i rozmaitych, powiedziałbym, bardzo interesujących tez, ale znaleźli się tu Polacy. I jak Państwo wiedzą, ja jestem zwolennikiem raczej rozmawiania o naszych triumfach niż o naszych klęskach. Jednym z tych Polaków, który się znalazł w tej książce, jest marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski. I Wiktor Suworow w książce mówi, że ma do niego olbrzymi, olbrzymi szacunek. A chciałbym teraz zapytać, dlaczego? Ну, тут была история. Один человек Пилсудский, а другой Тухачевский. Тоже что-то такое польское. Вот. И в 1920 году случилось столкновение, которое решило судьбу Европы. Я беру книжку Пилсудского, 1920 год, по-русски она называется, и я чувствую, когда я ее читаю, я чувствую всю драму, которая здесь вот совершилась. No to jest cała historia, kiedy są dwie jednostki, Piłsudski i Tokarczewski, który też w sobie ma coś polskiego. I historia 1920 roku, kiedy pewne zdarzenie zmieniło tak naprawdę losy Europy. Czytałem książkę Piłsudskiego po rosyjsku i widziałem ten dramat tego człowieka i jak jego doniosłe znaczenie w tym, co się stało. U mnie jest książka Tuchaczewskiego Pochód na Wisłę. Mam też książkę Tuchaczewskiego Pochód na Wisłę. I książka Piłsudskiego 1920 rok. И книжка Пилсудского 1920 рок. И Тухачевский пишет, что вот если бы мы прорвались через Польшу, вот если бы прорвались через Польшу, там Германия, разбитая в Первой мировой войне, готовая к любому экстремизму, если бы мы туда прорвались, это была бы европейская революция. Как жалко, вот не прорвались. I Tuchaczewski pisze w swojej książce, że gdybyśmy się przedarli przez Polskę, przez Wisłę, tam za nią już była zniszczona przez pierwszą wojnę światową, zniszczone przez pierwszą wojnę światową, Niemcy zdewastowane, zrujnowane, gotowe na każde ekstremizmy. I to jest wielka szkoda dla niego, że coś takiego mu się nie udało. I pan Piłsudski w swojej książce pisze, da. Вот если бы они прорвались, то была бы немецкая революция. Немецкая революция коммунистическая. Если бы эти две силы соединились, вот русская варварская коммунистическая революция и немецкая индустриальная, то это был бы страшный конгломерат. Но вот мы их остановили. I pan Piłsudski to potwierdzi, że gdyby wybuchła niemiecka rewolucja komunistyczna i połączyłyby się dwie siły, czyli rosyjska dzika rewolucja i niemiecka rewolucja industrialna, to wydarzyłaby się straszna rzecz. Na szczęście ich zatrzymaliśmy. W każdym historycznym procesie pojawia się jakiś człowiek, od działań którego zależy успех или неуспех. W każdym procesie historycznym pojawia się jednostka od działań, której zależy powodzenie lub klęska tego przedsięwzięcia.
И мы все должны быть благодарны пану Пилсудскому за то, что он спас Польшу, он спас Европу от этого варварского коммунистического нашествия. И мы все должны быть вдячны пану Пилсудскому за то, что уратовал Польшу и Европу перед барбарзинством революции коммунистической. Поэтому, когда я приезжаю в Польшу, я по возможности отдаю свою дань своего уважения этому великому человеку. И dlatego, kiedy przyjeżdżam do Polski, w miarę swoich możliwości oddaję hołd tej wybitnej jednostce, temu wielkiemu człowiekowi. I chciałbym jeszcze zapytać naszego szanownego, szacownego gościa o jeszcze jedną postać polską, która znalazła się w tej książce. Osobę, którą pan Wiktor Suworow poznał osobiście w Chicago. Chodzi o pułkownika Kuklińskiego. I pytanie jest takie, bo jak pan sobie zdaje sprawę, w Polsce są ludzie, my za nimi nie przepadamy, ale są tacy, którzy uważają, że pułkownik Kukliński był zdrajcą. И chciałem, żeby pan skomentował to słowa. Не надо переводить, не надо. Не надо. Однажды я сидел в Великобритании, пошел в кассу, купил билет и полетел в Америку. Pewnego razu, siedząc w Wielkiej Brytanii, poszedłem do kasy, kupiłam bilet do Stanów Zjednoczonych. И полетел я в Чикаго встретить полковника Куклинского. Полетел до Чикаго, чтобы же споткать с полковником Куклинским. Прежде всего я ему сказал: вы пан полковник, а я только майор. Вот. Первое, что ему поведяем, что пан есть полковником, а я только майором. И мы с паном Куклинским выпили немного пива. Выпилишь с паном Куклинским трошка пива и немного водочки, и немного совсем. Водки. И вот иногда в Польше я встречаю странное отношение к пану Куклинскому, что вот он предатель. И тогда я говорю: послушайте, Польша сейчас вошла в НАТО. I czasami spotykam się w Polsce z dziwnym stosunkiem do Kuklińskiego. Wtedy na to odpowiadam. Spójrzcie, Polska przystąpiła do NATO. No, Kukliński to pierwszy Polak, który wstąpił w NATO. A przecież Kukliński to jest pierwszy Polak, który przystąpił do NATO. Wy że za nim poszli, za nim. Wy że, no jeśli on predatel, to тогда i wszyscy остальные predatele. No, jakże, разве nie tak, da? No przecież wszyscy poszliście za nim. Skoro on jest zdrajcą, no to wy wszyscy inni też. No, Kukliński to jak ledokol, ledokol, który pokazał drogę. Вот сюда, ребята, вот не туда, не в Москву, не в Москву, а вот на запад. Ну, этому же человеку нужно памятник золотой ставить. I Kukliński, tak jak lodołamacz, wskazał drogę, że nie do Moskwy, a na zachód. I jest to osoba, której należałoby postawić złoty monument. Смотрите, сейчас Польша – это цивилизованная европейская страна. Ну, кто? Да-да, это Польша – цивилизованная западная страна. Если что-то не так, то скоро будет хорошо. А я предсказываю, так будет, да, так будет. Вы знаете, я вот был в 92-м году здесь, в Польше. Это была другая страна. Это была другая страна. И от того, что вы здесь живете, вы не видите вот этот взлет. А я появляюсь раз, потом появляюсь, а это другая страна, другая, другая, другая. Я вижу, куда это идет. Тенденция.
Polska jest cywilizowanym europejskim krajem i kiedy byłam w Polsce po raz pierwszy w 1992 roku, to był zupełnie inny kraj. Wy jesteście tutaj w środku, więc nie widzicie tych zmian, a tak naprawdę za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, to jest zupełnie inny kraj i to jest tendencja, ja wam to przepowiadam. Так вот, полковник Куклинский сказал, нужно идти вот в том направлении, в направлении цивилизации. Ну, неужто кто-то хочет, чтобы он верно служил Москве? Ну, это же... Вот если бы он верно служил Москве, вот тогда был бы он предатель. Но если он служил демократии, значит, он правильный человек, да. I pułkownik Kukliński wskazał drogę w stronę cywilizacji i gdyby wiernie służył Moskwie, wtedy można by było go nazwać zdrajcą, z kolei on służył demokracji. Proszę Państwa, ja zdradzę Państwu, w trakcie tych naszych rozmów wyszło to, że pan Wiktor Suworow jest fanem, to a propos tego, co panowie robili z Kuklińskim, pewnego polskiego trunku. Ja ze względu na ustawę o przeciwdziałaniu, wiadomo czemu, nie mogę powiedzieć jakiego, ale produkuje się go z kartofli i rzeczywiście jest to Rosjanin, który pije właśnie polski trunek. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że nie wszystkie postaci Polaków, które są opisane w tej książce, są opisane w sposób tak pozytywny, jak pułkownik Kukliński czy marszałek Piłsudski. Są również Polacy w tej książce opisani, których pan Wiktor Suworow ocenia negatywnie, ale myślę, że znowu zgodzimy się z nim wszyscy. Jednym z nich jest na przykład generał Wojciech Jaruzelski. I tutaj na pewno wie pan o tym, że na ogół ci sami ludzie, którzy mówią, że Kukliński był zdrajcą, to mówią, że Jaruzelski był wielkim polskim patriotą, który uratował nas przed sowiecką interwencją, tym, że wprowadził stan wojenny. Jaruzelski, jak Państwo wiedzą, również w ten sam sposób się bronił. I chciałbym zapytać teraz pana Wiktora Suwarowa o to, czy rzeczywiście Jaruzelski był zbawcą Polski, a po drugie, czy groziła nam interwencja sowiecka w Polsce i najazd Armii Czerwonej. Я понимаю. По профессии я шпион. Заводу ястом шпиги. Прикрытие у меня было дипломатическое, вроде бы дипломат. Поэтому в этом вопросе позвольте мне дать дипломатический ответ. Przykrywkę miałem dyplomatyczną, więc w tej sytuacji pozwolicie Państwo, że udzielę odpowiedzi dyplomatycznej. Ja bym nie chciał dawać вот takich ocenek положительne, отрицательne. Nie chcę oceniać jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie. Дело w tym, że wiekami сюда приходили русские w Польшу, w Warszawę. И говорили полякам, вот это правильно, вот это неправильно. Przez wieki przychodzili tutaj do Polski, do Warszawy Rosjanie, którzy mówili Polakom, że to jest dobre, to jest złe. Я вот не хочу здесь быть еще одним русским, который вам указывает, вот это правильно, вот это неправильно. Вот. I nie chcę być kolejnym Rosjaninem, który wam powie, że co jest dobre, co jest złe. Вы великий народ с великой историей, и вы без помощи маленького русского шпиона можете разобраться с вопросом, кто здесь прав, кто виноват. Вот, а я бы как дипломат хотел бы от этого обсуждения этого вопроса уклониться. Jesteście wielkim narodem z wielką historią i myślę, że bez czyjejkolwiek pomocy dacie sobie rady z wyjaśnieniem sprawy, kto ma rację. A ja jako mały rosyjski szpieg chciałbym się dyplomatycznie wycofać z odpowiedzi na to pytanie. Jednak w любом случае Sowiecki Союз должен był coś делать z Polską, ponieważ polska demokracja, polska swoboda
это была угроза для коммунистического режима в России, в Советском Союзе. То есть у вас поднимается свобода, а русские тоже смотрят, что же там происходит, и могут последовать за этим. Поэтому коммунистические вожди должны были что-то делать с Польшей. Я не знаю что, но в конечном итоге они должны были вмешаться. Это совершенно однозначно. ZSRR na pewno mogłoby coś zrobić z Polską, dlatego że demokracja i wolność Polska były zagrożeniem dla radzieckiego reżimu komunistycznego i Rosjanie mogli wziąć przykład z Polaków, dlatego przywódcy Związku Radzieckiego musieliby coś, jakoś się wtrącić, coś z tą sytuacją całą zrobić. W 1968 roku поднялась Чехословакия. И для Советского Союза это страшная угроза. Люди уничтожают коммунизм. Их нужно давить. В 1968 году выбухло повстание в Чехословакии, и для Związku Radzieckiego это было несамовитое загрожение. Люди повстали против коммунизма, и нужно было что-то с этим сделать. Я сам в этом участвовал. Особисто брала в этом удел. У меня была туристическая машина под названием Т-55. Мям поезд туристический, который еще называл Т-55. И я этим занимался, и я до сих пор, я чувствую свою вину перед народом Чехословакии за то, что я делал. И до этой поры отчувствовал свою вину вобec народу чехословацкого за то, что робилем. То есть в 80-м году, если бы Ярузельский не вывел польскую армию на улицу, то пришли бы советские товарищи, я в этом уверен. Więc gdyby w 80-м roku generał Ярузельский не выпроводил польского войска на улицы, jestem przekonany, że zrobiliby to radzieccy towarzysze. И есть подтверждение тому. Есть тому подтверждение. Вот смотрите, в Украине случилась антикоррупционная революция. Люди выступили против воров, против преступников. Прошу спойжать, на Украине выбухла революция антикоррупционная. Люди выповедели, что повстали против злодеям и преступцам. А для Путина это страшная вещь. Он должен защищать свой режим, и для этого он должен давить Украину. Для Путина это страшная вещь, и он в этой хвиле мусит бронить своих позиций, и для того стумить Украину. Если сегодня украинцы в Киеве разгоняют своих коррупционеров, может быть, завтра русские начнут выгонять в Москве. Поэтому он должен давить вот эту революцию. И если сегодня украинцы нищат коррупцию в Киеве на Украине, то неведомо, что завтра сделают россияне, więc он должен стумить эту революцию. То есть это та же самая реакция, как у Брежнева в 1980 году, в 1968 году, как у Хрущева в 1956 году в Венгрии и так далее. Они должны были это сделать. Dlatego to jest takie same postępowanie, jak у Брежнева в 80-м году czy w 68-м, jak u Chruszczowa w 56-м на Węgrzech, więc oni po prostu musieli coś z tym zrobić. Proszę Państwa, ja żeby zamknąć ten wątek Polski, to chciałbym zapytać o jeszcze jedną postać krótko, która występuje na łamach książki, również Polak, a chodzi mi o Feliksa Dzierżyńskiego. No i myślę, że tutaj już nie będzie Pan musiał, Panie Wiktorze, nam dawać odpowiedzi dyplomatycznej, tak jak poprzednio, bo był to człowiek zaangażowany niewątpliwie w historię pańskiego państwa, pańskiego narodu i kraju. Jest taka legenda o tym, że Felix był osobą ascetyczną, nie jadł, nie pił i myślał tylko o rewolucji i o tym, żeby zapanował na świecie raj. No i chciałbym podpytać tutaj, czy rzeczywiście tak było. Да, я все понял.
Феликс носил очень длинную шинель такую. Феликс miał taki bardzo długi szynel. Но он никогда не служил в армии. Ale nigdy nie odbywał służby w armii, w wojsku. I вот эта шинель это как раз показа индикатор вот этой показухи аскетической. Он там не был, но он из себя делает солдата. I ten szynel tak naprawdę był wskazówką, takim z oznaką pokazuchy, czyli on nigdy nie był żołnierzem, ale chce siebie zrobić żołnierza na pokaz. A w Rosji перед революцией были очень богатые люди, среди них Сава Морозов, миллионер, ну, в первой пятерке, наверное, самых богатых людей. И Дзержинский жил в этом доме, в его дворце. Это, ну, в дворце олигарха настоящего. Вот. Что он ел и что он пил, я не знаю. Но дворец у него был большой. Да? В Росії до революції були дуже богаті люди. Вśród них, наприклад, Сава Морозов, який знайдувався в першій п'ятці тих найбогатших. І прошу собі виобразити, що później Дзержинський мешкав в тим його палацу. Не wiem, co он jadł і пив, але на певно мешкав в палацу. Więc to oświadczyło jego ascezie. І Дзержинський говорив, що у чекіста должно бути холодна голова, гаряча сердце и чистые руки. И Дзержинский завше мовил, что чекиста должен иметь зимную голову, горячее сердце и чистые руки. Ну, я не знаю, у кого там были чистые руки, но русские сразу ответили песней на это. I nie wiem, kto tam miał czyste ręce, z tym, że Rosjanie od razu odpowiedzieli na to twierdzenie piosenką. Вот председатель Губчика, вся в перстнях, грязная рука. No, w dużym przybliżeniu, że przewodniczący Czeki ma ręce, brudne ręce, pełne sygnetów. Когда мы говорим про Феликса Дзержинского, мы должны говорить о людях, которые вокруг него находились. Все они жили в дворцах. Все они любили деньги, и в 1937 году в Москве был открыт сейф. И когда мы говорим о Феликсе Дзержинском, мы должны сказать также о особах, которые его окружали. Они все, эти люди, все жили в палацах, очень любили деньги, и когда в 1937 году в Москве открыли определенный сейф, про это я описываю в своей книге «Змеиед». Я не знаю, как вы перевели ее. И о том есть мова, эта история есть описана в книжке «Змеиед». Это реальный случай из истории. То есть реальный припадок исторический, факт. Случилась революция, после в Кремле жили вожди, и Свердлов умер или его убили. Po wybuchu rewolucji na Kremlu mieszkali przywódcy i zmarł Swierdłow lub został zamordowany. I on использовал carski сейф, личный сейф, i его никак не могли открыть. 20 лет не могли открыть этот сейф. I on wykorzystał do własnych celów osobisty сейф cara i przez 20 lat nikt nie mógł otworzyć tego сейфу. И когда его открыли, этот сейф, там нашли документы, паспорта на разные имена и огромное количество денег, бриллиантов и так далее, и так далее. И когда этот сейф открыт, знайдено в нем масса документов, паспорты на разные названия, oraz деньги и коштовности. Это не Дзержинский, но это человек, который ближайший друг Дзержинского, который воровал бриллианты и собирал их килограммами этих бриллиантов. Это не Дзержинский, но это его наиближший сотрудник и приятель, который крадул на потенге, крадул бриллианты на килограммы. И тоже представлялся таким
аскетом коммунистическим и говорил, что будет коммунизм, и каждый человек будет иметь по потребности. No i on też się kreował na takiego komunistycznego ascetę i twierdził, że jak nastanie komunizm, to każdy będzie miał według potrzeb. Вообще я должен сказать, что все коммунисты – это или дураки, или преступники. Też muszę też powiedzieć, że wszyscy komuniści to są albo głupcy, albo przestępcy. I to można wyczyslić prosto matematycznie. I to można potwierdzić wręcz matematycznie. Коммунизм, они говорят, это когда человеку будет по потребностям. Сколько хочешь, вот столько бери. Твердят, что коммунизм – это тогда, когда человек достанет według potrzeb. Ile będzie chciał, tyle sobie weźmie. Ну, я говорю, вы хоть представляете, сколько моей жене нужно портуфлей? Вот, вот потребность у нее какая? Ну, я отповедам, и вы воображаете себе, ile моя жена потребует пар бутов, według ей потреб. Сколько ей нужно шуб там всяких, платьев. Так вот, если человек говорит, вот все будете по потребности, по потребности, по потребности, это или дурак полный, или это преступник, который врет. I kiedy ktoś mówi i twierdzi, że każdy dostanie według potrzeb, to to jest albo idiota, który nie rozumie, albo przestępca, który po prostu kłamie. И вот смотрите, берите любого коммунистического вождя, Чаушеску, Мао Цзэдун, Хрущев, Сталин, все они, он или дурак, или преступник. И прошу спойжать на przywódców коммунистичных, Чаушеску, Мао, Хрущев, Сталин, они все были альбо идиотами, альбо преступцами. Вот никаких исключений, дурак или преступник, вот, или дурной преступник, или преступный дурак, вот такой. И тут не было выjątku, więc был альбо głupiec, альбо преступца, альбо głupi преступца, альбо преступчий głupiec. И когда, это я возвращаюсь к вопросу, когда мы говорим про Дзержинского, я говорю, что это был преступник. И когда, возвращаясь до питания, отповедам, когда все питают мне о Дзержинского, отповедам, что это был однако преступца. Dobrze, а я zdradzę Państwu, że w książce, bo wiedzą Państwo, że oficjalna wersja śmierci Dzierżyńskiego jest taka, że podczas jednego z przemówień politbiura tak się zapężył i podniecił, że dostał zawału. Natomiast, jak się domyślacie Państwo, pan Wiktor Suworow ma inną teorię na ten temat i znajdziecie Państwo odpowiedź na to właściwie, co się stało z Dzierżyńskim i dlaczego umarł, czy też raczej został zamordowany w książce. Natomiast jeżeli mogę powiedzieć coś Państwu, z czego jestem specjalnie zadowolony w tej książce, to to jest to, że pan Wiktor Suworow napisał książek może 30, może więcej. Natomiast wydaje mi się, że po raz pierwszy bardzo szczerze w tej rozmowie ze mną, która znalazła się w tej książce, opowiada o swoich osobistych motywacjach, o swoim życiu, o rozmaitych sprawach ze swojej biografii, która do tej pory pozostawała w cieniu. I chciałbym trochę nawiązać do tej naszej rozmowy i zapytać pana, dlaczego właściwie zdecydował się pan porzucić służbę Związkowi Sowieckiemu i komunizmowi i przejść na stronę wolnego świata? Я попал в Чехословакию первый раз в 68 году и... Я знакомился с Чехословакией по раз первый в 68 году. Я люблю в любом деле найти какую-то логику. Вот должна в чем-то быть логика. Вот наш жизненный уровень в Советском Союзе какой-то низкий, а в Чехословакии очень высокий. W każdym zagadnieniu bardzo lubię logikę i zastanawiałem się, no skoro poziom życia w Czechosłowacji jest taki wysoki, a u nas jest taki niski. I logika, obyknowienna, człowieczka logika, mówi o tym, że trzeba naszą żyzń podnieść w górę na poziom Czechosłowacji, prawda? No. У нас все есть, у нас талантливые люди, у нас газ, нефть, золото, уран, алюминий, у нас все есть. Почему у нас вот такой жизненный уровень, почему так,
И почему мы не хотим подниматься вверх, а наоборот мы кого-то давим вниз? Вот это непонятно. I tak na zdrowy rozsądek, skoro mamy wszystko, mamy surowce, ludzi, no wszystko, co można sobie wyobrazić, dlaczego żyjemy tak źle i dlaczego nie pniemy się do góry, tylko próbujemy taką Czechosłowację po prostu sprowadzić do naszego poziomu. Ja przyszedł w sowiecką armię, żeby защищać swoją stronę od Hitlera ili od takich ludzi jak Hitler. Przyszedłem do armii radzieckiej po to, żeby bronić swojej ojczyzny przed Hitlerem lub ludźmi podobnymi do niego. A mnie сразу же дали работу, чисто гитлеровскую работу, захватывать Чехословакию. A ja od razu dostałem do roboty no, taką hitlerowską robotę, czyli zagarnianie, zdobywanie Czechosłowacji. Ja stał oficerem w iuli 68 года. А уже в августе я уже там на танке ездил по Чехословакии. Офицером zostałem в липцу 68 року, а już в серпню того ж року чолгем przemierzałem Чехословацию. И уже тогда я смотрел на своих друзей и спрашивал сам себя: ребята, ну а что мы здесь делаем? Нас никто сюда не просил. Зачем мы здесь? Мне вот недавно был задан вопрос, какая самая быстрая армия в мире? Самая быстрая. Już wtedy się zastanawiałam, patrząc na swoich przyjaciół, co my tutaj właściwie robimy. Przecież nas nikt nie zapraszał. I całkiem niedawno zostało mi zadane pytanie, jaka jest najszybsza armia na świecie? I вот самая быстрая армия на свете – это советская армия. Как ее попросят, вот придите, помогите. Мы сразу приходили в любой момент, в Чехословакию, там, в Венгрию. Попросите, мы придем, мы вас освободим. И ответ brzmi, najszybsza jest armia radziecka, ponieważ zawsze, kiedy jest proszona, natychmiast się zjawia, niezależnie od tego, które to jest państwo. Czechosłowacja, Węgry i tak dalej. И вот я становлюсь офицером, поднимаюсь вверх. Меня принимают в академию секретную, становлюсь я советским шпионом. А моя работа заключается в том, чтобы защитить Советский Союз от нападения. Вот Гитлер напал, чтобы не повторилось вот это. Мы должны, вот это моя работа такая. I zostaję oficerem, awansuję, kończę tajną akademię, zostaję szpiegiem i mam za zadanie obronę swojej ojczyzny przed Hitlerem lub podobnymi do niego ludźmi w celu, żeby się nigdy nie wydarzyła się taka tragedia jak wcześniej. I żeby понять, co będzie w przyszłym, ja zaczynam rozbierać. А зачем Гитлер напал? Вообще, зачем Гитлер напал на Советский Союз? И чтобы приготовиться на до этого задания, начинаем себе задавать, что же стало, что Гитлер заатаковал Związek Radziecki? Мне сразу отвечают, что Гитлеру нужна земля, новая земля, вот он хотел захватить Советский Союз. Очень вроде бы логично, да? I wtedy odpowiedziano mi, że Hitler po prostu potrzebował nowej przestrzeni życiowej i dlatego zaatakował Związek Radziecki. No, wydaje się, że to jest logiczne. No, więc to nie tak. W 1941 roku u Hitlera była połowa Francji. Ale przecież to jest nie tak. Przecież w połowie roku 1941 Hitler miał połowę Francji. А вторая половина, вот, бери ее, ее никто не защищает, нужна земля, бери ее, пожалуйста. А другие половы уж никто не бронил. И есть французские колонии в Азии, в Африке, забирай их, пожалуйста, их никто не защищает. И были też przecież колонии французские в Азии, в Африке, которых też никто не бронил. У Гитлера в 41 году Югославия, Норвегия, Польша, кто там еще? Ну, вообще вся Европа у него под контролем.
И он, Гитлер, сам говорил Молотову, что нам нужно 200 лет, чтобы это все подчинить себе. То есть ему не нужна была земля, у него была какая-то другая причина нападать на Советский Союз. I Hitler w 1941 roku miał pod kontrolą Jugosławię, Norwegię, Polskę, inne państwa, cała Europa była pod jego kontrolą i sam się przyznawa Mołotowowi, że potrzebuje ponad 200 lat, żeby to wszystko przysposobić. I więc te jego powody, cele, dla których zaatakował Związek Radziecki, były zgoła inne. Когда начинаешь смотреть, что там случилось, вот я стал с этим вопросом разбираться, а результатом стал ледокол. И когда зачем бадать ту справу, которой в вынику и в вынику бадания этой справы повстал ледоламач? А в Советском Союзе такую книжку написать было нельзя. В Związku Radzieckim не можно бы было написать такие книжки. Там бы меня очень быстро убили бы, я так думаю, за такие мысли. Там бы меня очень шибко спшонтненто за такие мысли. И мне пришлось спасать эту идею вместе со своей головой. И мусяла ратовать эту идею разом с własną głową. Chciałem jeszcze nawiązać do tej pańskiej ucieczki. Pan Wiktor Suworow był, no, działał właśnie pod przykrywką dyplomaty sowieckiego w Genewie. No i chciałem zapytać pana o to, czy dla pana, jako człowieka, który wychował się w Związku Sowieckim, żył tam w tym systemie propagandy, indoktrynacji, czy decyzja o przejściu na drugą stronę była dla pana łatwa psychologicznie? Czy pamięta pan jakieś rozterki, które miał pan tego dnia, w którym zdecydował się pan przy pomocy Brytyjczyków opuścić Szwajcarię i przedostać na Wyspy Brytyjskie? Jakie były pańskie pierwsze myśli, kiedy znalazł się pan, stanął pan stopą na ziemi Wielkiej Brytanii, w której pan mieszka do dziś? В книге «Аквариум» я пишу, я там не упоминаю нигде свою жену Татьяну. Мы с ней уже живем 43 года, и я про нее ничего не пишу, потому что у меня недостаточно таланта, чтобы описать такую красивую женщину. W swojej książce Akwarium nie pisze nic o swojej żonie, z którą jesteśmy razem już od 43 lat. Uważam, że mam zbyt mało talentu, żeby opisać tak piękną kobietę. To jest, ja był nie jeden, to był ja, moja Tatiana i u nas było dwoje dzieci. Czyli nie byłem sam, byłem ja, moja żona Tatiana oraz nasza dwójka naszych dzieci. Dочке było 6 lat, a synu było 2 года. Córka miała 6 lat, a syn 2. I kiedy ja ubieżał, to вот первая ночь в Великобритании, мы страшно устали, мы там через границы, там это страшная история. И вот она уснула, и дети уснули, а я один сижу и думаю, а что же я наделал? И когда уцеклись в ночь, это было очень вычерпывающее предприятие. Все были измучены, и заснула моя жена, мои дети, и начала я только задумываться, что вообще сделал. И первая идея, конечно, это про самоубийство. И первый помысл был такой, чтобы попробовать самоубийство. Но если я убью себя, что станет с моей женой и с моими детьми? Но если я убью, что станет со мной, с моей женой и с моими детьми? Я прошу прощения, но это я рассказываю, как было. То есть тогда вторая идея, что сначала я должен убить их, а потом убить себя. I proszę mi wybaczyć, ale też drugi pomysł, druga myśl była taka, żeby najpierw zabić ich, a później się zabić samemu.
И психологически я начинаю думать, хватит ли у меня силы на это. И zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle będę miał tyle siły, żeby zrobić coś takiego. Я понимаю, что силы у меня не хватит, я слишком слабый человек. И zdaję sobie sprawę, że nie mam takich sił, że jestem zbyt słabym człowiekiem. И тогда я думаю, ладно, не будет самоубийства, что же я буду здесь делать? И wtedy następna myśl, no skoro nie popełnię samobójstwa, to co będę tutaj robił? No я думаю, я, наверное, буду писать книжки. Pomyślałem, że będę pisał książki. I ja wziął listoczek bumagi i stał pisać książkę сразу. Вот первую ночь я писал книжку. I wziąłem kartkę papieru i zacząłem pisać książkę, czyli pierwszej nocy już rozpocząłem swoją książkę. Ja сразу же решил, что я не буду ни в коем случае зависеть от англичан. То есть если они дадут мне сейчас дом, если они дадут мне какие-то деньги, то я заработаю сам и потом им верну и эти деньги, и этот дом. Вот, то есть я буду независимым человеком. I postanowiłem dla siebie, że nie będę zależny od Anglików, że jeżeli dostanę teraz od nich dom i pieniądze, to muszę zarobić sam i spłacić, oddać im za ten dom i za te pieniądze, zwrócić. I теперь я... Самая первая книжка стала бестселлером. Я сразу, они сказали, не надо отдавать эти деньги. Я сказал, нет, нет, это мое. Я живу только на то, что я делаю вот сам. И когда моя первая книжка стала бестселлером, zwróciłem te pieniądze. Oni mówili, że nie trzeba. Ja ich przekonywałem, że żyję tylko za to, co zarobię sam. И мои дети, когда они выросли и когда они поняли, что я сделал для них, и моя дочка, и мой сын, они мне благодарны, говорят, что спасибо за то, что ты привез нас сюда, в свободный мир, что мы не рабы, мы свободные люди. I kiedy moje dzieci dorosły i zrozumiały, co dla nich zrobiłem, podziękowali za to, co zrobiłem, i moja córka, i mój syn, podziękowali za to, że przywiozłem ich do wolnego kraju, że nie są niewolnikami. Вот. А как первую ночь я стал писать эту книжку, и с тех пор я никак не могу остановиться. И jak pierwszej nocy zacząłem pisać książkę, do tej pory nie mogę się zatrzymać. No dobrze, to ja chciałbym chyba w imieniu wszystkich Państwa, którzy są tutaj zgromadzeni dzisiaj, no wyrazić swoje uznanie dla Pana i pogratulować dobrego wyboru tej nocy, bo gdyby Pan zdecydował inaczej, to nie powstałoby ani akwarium, ani lodołamacz, ani teraz alfabet Suworowa. A przy okazji gratuluję tych 43 lat z żoną, z Panią Tatianą. To jest rzeczywiście osiągnięcie. Chyba równe co te książki pańskie, także gratuluję. Ale proszę Państwa, także widzą Państwo, że mamy dzisiaj do czynienia z gościem rzeczywiście wyjątkowym. Ja tutaj radzę Państwu, że jeszcze w książce oprócz właśnie tego typu moim zdaniem bardzo osobistych, szczerych wyznań znalazły się również ze szczegółami przedstawiona ta główna teoria, z której zasłynął Pan Wiktor Suworow, czyli z tego, że a Niemcy w 1941 roku uprzedzili atak Stalina, że bolszewicy szykowali się do najazdu na Niemcy i całą Europę. To wszystko tam jest. Natomiast proszę Państwa, pan Wiktor Suworow na wstępie powiedział, że potrzebuje kontaktu z czytelnikami, że chciałby wiedzieć, jakie pytania chcieliby mu zadać czytelnicy, więc mam jeszcze chwilę. Ja bym proponował w takim razie, żeby Państwo, jeżeli macie jakieś pytania, mamy jeszcze chwilę czasu przed podpisywaniem książek, żeby zadali te pytania. Tylko bardzo Państwa proszę o jedną rzecz. Ze względu na to, że pewnie będzie dużo chętnych, to krótko pytania bez własnych, powiedziałbym, dłuższych wypowiedzi. O tym zapraszam potem w kuluarach. Będziemy mogli rozmawiać i pan Wiktor Suworow będzie dostępny po spotkaniu. To proponuję tam z tyłu nietypowo pan Robert Przybylski. Tylko proszę głośno mówić, mikrofon na kablu, więc...
Przepraszam, ale nie usłyszałem. Ja powtórzę, czy w latach 80. Rosja sowiecka była bliska ataku na Europę i na wolny świat bardziej niż w innych dekadach? А, хиба же подходили. В настоящее время Россия – это очень слабая страна. Конечно, в 80-х годах Россия, Советский Союз был гораздо более мощной страной. Это была сверхдержава военная. Oczywiście teraz Rosja jest dużo słabszym państwem niż było w latach 80. Wtedy przede wszystkim to było mocarstwo wojskowe. W настоящее время Россия это страна, которая в самом прямом физическом смысле народ вымирает, народ спивается, то есть идет алкоголизм и идет уменьшение населения русского. W chwili obecnej Rosja w samym bezpośrednim tego słowa znaczenia wymiera, wymierają ludzie, wpadają w alkoholizm. I происходит отрицательная селекция людей, то есть люди умные убегают из России, а люди дурные в России остаются, то есть это страна, которая полностью разъедена коррупцией. И в настоящее время, конечно, как военная держава, ее ни в коем случае нельзя сравнить с Советским Союзом 1980 года. И в этой хвиле Россия есть bardzo słabym państwem. Odbywa się negatywna selekcja, czyli ludzie inteligentni wyjeżdżają, mądrzy zostają. To jest państwo, które stoczone przez korupcję i na pewno obecna Rosja jest dużo słabsza pod wieloma względami niż Związek Radziecki w latach 80. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то я бы попытался стать президентом Украины. Если бы я знал ответ на это вопрос, то постарался бы стать президентом Украины. Или, по крайней мере, советником президента Украины. Ну, przynajmniej doradcą президента Украины. Но я отношусь к Украине с большим оптимизмом. Але отношу себя до Украины с bardzo dużym оптимизмом. Самое главное заключается в том, что народ Украины проснулся. Он проснулся сейчас. И это настолько важно. И najważniejsze jest to, że obecnie naród Ukrainy się obudził. To jest bardzo ważne. Dwa года назад сидит в Киеве Янукович и он думает, если я поступлю вот так, что подумает Путин, что подумают олигархи, что подумают на Западе. Dwa lata temu siedzi w Kijowie Janukowicz i się zastanawia, jak on coś zrobi, co o tym pomyślał oligarchowie, co o tym pomyśli Putin, co o tym pomyśli Zachód. Сегодня любой президент Украины, любой, который сейчас, который будет, он не думает о том, что подумает Путин, что подумает Запад, что подумает олигархи. Он думает, что подумает народ. И это называется демократия. Он боится народа. И от этой хвили каждый президент, который есть обетный, который будет на Украине, не будет мыслял о том, что помышлял олигархове Путин или Запад. Он прежде всего будет мыслял о том, что помышлял народ украинский. То себя называется демократия. И от того, что народ проснулся, от того, что народ Украины влияет на своего президента, поэтому я считаю, что у Украины есть будущее, и победить ее нельзя. И в связи с тем, что народ украинский się obudził и ma wpływ на своего президента, Украина czeka świetlana przyszłość и все. А в России Путин думает только, что подумают олигархи вокруг него. Он принимает решение,
Вот, что подумает там Ротенберг, там этот... То есть народ еще не действует на своего президента. Поэтому Украина в любом случае победит. С колеи в России президент до той поры myślę, co pomyślą o nim jego oligarchowie, więc jeszcze nie dorósł do tego, żeby myślał o narodzie, więc pod każdym względem, w każdej sytuacji Ukraina zwycięży. No to tak, podsumowując, miejmy nadzieję, że Putina spotka ten sam los, co Janukowycza niedawno. I też będzie długopisy łamał wściekłości, występując do rosyjskiego narodu z emigracji. Ja widzę trzech panów zgłaszających się. Jeżeli pan pozwoli, to zaczniemy od pana, bo pan ma o tyle przywilej, że jest właśnie pan osobą, która przyniosła to zdjęcie, więc proszę zadawać pytania. Jest pan pisarzem, wybitnym pisarzem z dorobkiem 30 książek. Natomiast zrobił z panem wywiad pan Piotr Zychowicz, równie wybitny pisarz, co prawda z dorobkiem dopiero 3 książek, ale w jednej z nich stawia tezę, że gdyby Polska, zresztą tezę dobrze udokumentowaną, że gdyby Polska poszła z Hitlerem, prawda, na Związek Sowiecki, to ocalałoby no, dużo istnień ludzkich, wielu Żydów. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Я считаю, что Гитлер был людоедом, и Сталин был людоедом. У Гитлера был красный флаг, у Сталина был красный флаг, у Гитлера был 4-летний план, у Сталина был 5-летний план, у Гитлера были концлагеря, у Сталина были концлагеря, там Гитлер-Югенд, тут комсомол, и выбор между двумя людоедами, ну, ничего он хорошего принести не мог. То есть или с одним людоедом, или с другим людоедом. Я рад тому, что и тот людоед, и этот людоед, они погибли, а Польша живет и процветает. No, różnica między Hitlerem i Stalinem była niewielka. Jeden i drugi mieli czerwone sztandary, jeden i drugi był ludożercą, jeden i drugi mieli, jeden miał 4-letni plan, drugi miał 5-letni plan, obaj mieli obozy pracy, jeden miał Hitlerjugend, drugi miał komsomol. I niezależnie od tego nic dobrego by nie wyniknęło z takich związków z nimi, więc cieszę się, że obaj zginęli, a Polska nadal się rozwija i kwitnie. Гитлер не считал поляков своим союзником. Он считал, что это что-то ниже. Вот. Поэтому любой союз с людоедом, он не мог иметь хорошего конца, я так думаю. Вот. Hitler nie traktował Polski jako swojego sojusznika, więc no, każdy sojusz z ludożercą nie może się dobrze skończyć. Но для меня очень трудно отвечать на вопрос, что было бы, если бы и так далее. Я стараюсь отвечать, находить вопросы, вот что действительно случилось. Для меня bardzo трудно odpowiadanie на pytanie, co by było, gdyby. Najłatwiej jest mi bazować na faktach, na tym, co się wydarzyło. No to jak Państwo wiedzą, ja lubię akurat takie pytania zadawać. Natomiast mamy dwóch zgłaszających się panów, to może niech pan poczeka chwilę, to pan był pierwszy. Halo, tak? To chce pan podejść tutaj, czy będzie pan mówił głośno? Здравствуйте, извините, я буду говорить по-русски. Я из России, меня зовут Алексей Исаев, историк. У меня к вам очень простой вопрос. Сейчас, спустя 20 лет, вы продолжаете верить в то, что вы написали в «Ледоколе» в дни М? Самолет «Шакал»,
тысячи ТБ-7, автострадные танки и прочее, прочее. Вы в это верите, потому что у вас все меньше книг про Вторую мировую? Chciałbym zapytać, czy wierzy pan w to, co pan napisał 20 lat temu, bo ma pan coraz mniej książek o II wojnie światowej. Да, конечно. Вот смотрите. Советский Союз производит танк БТ-2, БТ-5, БТ-7, БТ-М, БТ-7М. Танк предназначен для движения по автострадам. По автострадам. Это они начинают производить их в конце 30-х годов. Вот эти танки делают. Proszę sobie wyobrazić, Związek Radziecki produkuje czołgi BT-2, 5, 7, 7N. To są czołgi szosowe i zaczyna je produkować pod koniec lat 30. Dla autostrad. Сегодня в России нет никаких автострад. Для чего они в 30-м году строили танки? Для каких автострад? Где они их видели? В России до той поры не ма жадных автострад, więc по co budowali te czołgi szosowe, autostradowe, skoro они и tych szos не имели, где они je в ogóle видели, где хотели je выкористать? Еще. В апреле 1941 года в Советском Союзе создается 5 воздушно-десантных корпусов. Корпус, не дивизия, корпус. 1, 2, 3, 4, 5. В квітні 1941 року в Związku Radzieckim повстало 5 корпусів повітряно-десантових. Не дивізій, тільки корпусів. І ще 5 готуються к розвертуванню. 6, 7, 8 і так далі. І... В оборонительной войне их использовать невозможно. И еще 5 коленных было приготовленных до развития. В войне оборонной она была неможлива до ужития. Зачем это делалось? Следующий вопрос. Были подготовлены в Белоруссии, в Украине партизанские отряды. Если немцы нападут, у нас есть уже партизаны, базы и так далее. Все это уничтожается. Почему? Po drugie, na Białorusi, na Ukrainie powstawały oddziały partyzanckie i ich zaplecze. W przededniu wojny zostało to wszystko zlikwidowane. Dlaczego? Wojska NKWD создаются, дают Сталин чекистам, дают гаубицы, танки. Зачем? Против кого воевать чекистам на советской территории? Поэтому все, что написано в ледоколе, все это только подтверждается новыми и новыми, новыми документами. Сталин отдал отделам НКВД чолги и хаубицы. С кем не бы мяло вальчить отделы НКВД на własном территории? Dlatego wszystko, co zostało указано и описано в ледоломаче, też zostaje potwierdzone przez kolejne dokumenty. Вот вопрос еще такой. Есть Днепр и бассейн Днепра, есть Висла и бассейн Вислы. И вот зимой 40-го года на 41-й год заключенные начинают рыть канал из Березина туда и Припять, и дальше соединяют с бассейном Вислы. Висла и Днепр. Военные инженеры строят там, заключенные под руководством военных инженеров. Зачем? И, например, Днепр и Висла, и в зиме 1941 года вензнёвы под керовництвом инженеров войсковых начинают улончить басены этих обу рек, нібы по цо, будуют каналы, по цо? Есть только 2 назначения – пропустить немецкие речные корабли из Вислы в Днепр или советские речные корабли из Днепра в Вислу, а другого назначения придумать нельзя. Są tylko 2 rozwiązania, że albo statki, okręty niemieckie śródlądowe popłyną do Dniepra, albo odwrotnie, statki radzieckie popłyną do Wisły. Nie można wymyślić tutaj innego rozwiązania i wytłumaczenia. Po
Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Ледокол утопить нельзя. И dlatego odpowiadam na pańskie pytanie. Lodołamacza nie można zatopić. Dobrze, to teraz zgodnie z obietnicą pan z przedostatniego rzędu. Przyjdzie pan do nas, tak? Dobrze. Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, czy pan Wiktor ma nadzieję, że za swojego jeszcze życia Rosja zmieni się w państwo demokratyczne, praworządne, że Rosja wyzbędzie się ambicji imperialnych i że pan jako wolny człowiek będzie mógł jeszcze pojechać do Moskwy czy Petersburga. Czy ma pan taką nadzieję? По натуре я скептик, циник и пессимист. С натуры я стам скептиком, циником и пессимистом. И это самое лучшее, что можно положить позиция в жизни, вот, когда быть скептиком, циником, пессимистом, потому что все, что случается потом, у меня нету никаких иллюзий, и все, что случается, оно всегда хорошо. I to jest chyba najlepsza postawa życiowa, dlatego że co by się nie wydarzyło później, nie mam żadnych iluzji, złudzeń i dlatego wszystko jest dla mnie dobre. Ja nie nadziejuję, no jeśli to случится, to znaczy wszystko będzie хорошо. No z drugiej strony, ja должен заметить, что я живу в России. Уже вот сколько, больше 30 лет, только каждое утро я просыпаюсь и думаю, а куда это меня занесло, чего это я тут в Англии вдруг оказался. Мое сердце с России, и я остаюсь все-таки русскоязычным украинцем. Nie mam takiej nadziei, aczkolwiek jeżeli to się wydarzy, to będzie bardzo dobrze. Na co dzień mieszkam w Rosji, tylko codziennie rano budzę się w Anglii i się strasznie temu dziwię. Moje serce nadal pozostaje w Rosji, więc mogę o sobie powiedzieć, że jestem rosyjskojęzycznym Ukraińcem. No tak, jak Państwo wiedzą, pan Wiktor Suworow, jest to wielki dramat, nie może pojechać na teren Federacji Rosyjskiej, ze względu na to, że ten wyrok, który na niego bolszewicy wydali, wyrok śmierci, mimo tego, że Związek Sowiecki, jak nam mówią, oczywiście nie istnieje od 20 lat, to ten wyrok jest w mocy prawnej, nie został nigdy odwołany. Proszę Państwa, to co? Proponuję jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś ma ochotę? Ja mam takie pytanie. Ja nie jestem, żeby nie chcę być posądzony o broń Boże, jestem zwolennikiem parytetów, ale może jakaś pani by chciała, bo jest dużo kobiet dzisiaj. Czy mamy jakieś pytanie? Panie chłoną. No dobrze, skoro panie chłoną, to mamy dwóch panów, no to skoro pan jest bliżej, no to może pan proszę zadać pytanie. Вы знаете, у кота 9 жизней, говорят, вот, а у меня только одна, и она такая короткая. Я хотел бы написать много-много книг, и я, наверное, напишу. Но я все время хочу писать романы. Но «Ледокол» — это было у меня план написать одну статью и все объяснить в этой статье. Я ее написал. Но сразу же у меня у самого возникло два вопроса. То есть вот я описал все,
Но два момента, их нужно пояснить. И поэтому я написал еще две статьи, которые поясняют вот эти два момента. Но когда я написал вот эти две статьи, то нужно было написать еще четыре, чтобы пояснить то, что находится здесь. И это получился у меня ледокол, который пришлось разделить на две части, день М, а потом последнюю республику, которую пришлось разделить на три части, и так далее, и так далее. А вообще я хочу писать, конечно, про любовь. И ничего более. Ну, а про письма немецких солдат, я все этот архив я передал сейчас в научно-исследовательский институт украинский в Канаде. И я надеюсь, что будет сделан перевод, и эти письма будут опубликованы. Kot ma podobno 9 żyć, ja mam tylko jedno bardzo krótkie i cały czas chciałbym pisać, przede wszystkim chciałbym pisać powieści, jednak na samym początku Lodołamacz też był tylko artykułem, który napisał, z tym, że w tym artykule dwie kwestie wymagały wytłumaczenia, więc napisałam kolejne dwa artykuły, po nich kolejne cztery, żeby wyjaśnić i wytłumaczyć te dwa poprzednie i tak powstała książka Lodołamacz, którą też trzeba było podzielić na dwie części, jedna z nich Dzień M. Później tą drugą też trzeba było też podzielić na Ostatnią Republikę, a tak naprawdę to przez całe życie marzyłem o tym, żeby pisać książki o miłości. Co się tyczy listów żołnierzy niemieckich, przekazałem swoje archiwum do Instytutu Naukowego Ukraińskiego w Kanadzie. Mam nadzieję, że one zostaną przetłumaczone i wydane. O, dobrze. I to było jako ostatnie pytanie. Сейчас в России вышла книга, которая называется «Облом». Teraz w Rosji ukazała się książka, która się nazywa «Облом». И она вышла в Украине уже. Ukazała się też na Ukrainie. И скоро она выйдет в Польше. I też niedługo ukaże się w Polsce, dodam od siebie, że pod tytułem «Upadek». Все зависит, вот у нас пани Толмачка, она немножечко задержалась. Ja? Да. А как же? Dementuję, nie zatrzymałam się, wszystko jest na ukończeniu, wszystko będzie gotowe w terminie. Эта книжка про... Чтобы ее описать, эту книгу, я расскажу, как выглядит украинская обложка этой книги. А и чтобы описать, о чем будет эта книжка, опишу państwu, как выглядит окладка до выдания украинского. Есть знаменитая фотография, где Хрущев в Организации Объединенных Наций снял туфель и этим туфлем стучал. Jest takie słynne zdjęcie Chruszczowa, który w ONZ-cie wziął, ściągnął but i walił tym butem w mównicę. I вот na obłożce эта фотография, большой такой Хрущев с этим ботинком, вот так вот, а снизу маленький Жуков. I na tym zdjęciu jest taki duży, ogromny Chruszczow z tym butem i taki na dole taki malusiutki, malutki Żukow. Дело в том, что жук – это по-польски жук, да? Жук. А хрущ – это тоже по-украински, это жук. Жук. Хрущ. И в 1957 году Советским Союзом руководили два жука – Жуков и Хрущев, да? И жук по-украински есть хрущ. Żukow, no wiadomo, to jest rosyjskie, to wszystko tłumaczę na polskie jako żuk i proszę sobie wyobrazić, że w 1957 roku Związkiem Radzieckim kierowali dwaj żucy, nie wiem jak to powiedzieć. Żuki, dwa żuki, o właśnie. I jeśli na wierchu dwa żuka, to oni должны, kto-то один żuk должен съесть drugiego żuka.
Jeżeli na górze jest dwóch żuków, dwa żuki są, to prędzej czy później jeden musi zjeść drugiego. Вот эта книга про то, как один жук хотел съесть другого жука, но этот жук узнал и съел другого. Więc książka jest o tym, że jeden żuk chciał pożreć innego, jednak ten drugi się dowiedział i na to wszystko i nie dał się po prostu zjeść. W 57 году Żuków готовил государственный переворот. W 57 roku Żuków przygotowywał zamach stanu. Но Хрущев об этом узнал и Жукова выгнал. Ale Chruszczow się o tym dowiedział i po prostu wyrzucił Żukowa. В своей жизни Хрущев сделал огромное количество страшных ошибок. W swoim życiu Chruszczow popełnił masę strasznych błędów. Однако у него есть одна огромная заслуга перед всем человечеством. Jednak ma jedną olbrzymią zasługę wobec całej ludzkości. Хрущев выгнал Жукова. Хрущев спас весь мир от Жукова. Когда почитаете мою книжку, вы согласитесь с моим мнением. Chruszczow uratował świat przed Żukowem. Kiedy przeczytacie moją książkę, zgodzicie się ze mną. Ну, а пока эту книжку готовят к изданию, я пишу следующую книжку. А póki ta książka jest przygotowana do wydania, piszę kolejną książkę. И это учебник шпионажа. I to jest podręcznik szpiegowania, szpiegostwa. Называется она «Основы шпионажа. Краткий курс». Nazywa się ona «Podstawy szpiegostwa. Krótki kurs». Я немножечко, как быть шпионом, как быть, ну когда придет, вы почитаете. No, так полегко описує то wszystko, no przyjdzie czas, no na pewno ją przeczytacie. И еще один момент. Я выступал вот сейчас в другой аудитории и встал один человек и сказал, что у меня есть великолепная идея, какую книгу надо написать. Но я тебе не расскажу эту идею, потому что если я тебе расскажу, ты сам быстренько напишешь, поэтому не буду тебе рассказывать. I kiedy miałem spotkanie z innym audytorium, wstał pewien człowiek i powiedział, że mam wspaniały pomysł, z tym, że nie opowiem ci go, dlatego że jak ci opowiem, to bardzo szybko sam o nim napiszesz. Поэтому все другие свои планы я вам тоже не буду рассказывать, потому что я вам сейчас скажу, а вы быстренько напишите вперед меня. Dlatego wszystkich innych swoich planach ja też nie będę opowiadał, dlatego że opowiem wam, a wy szybciutko zaczniecie o nich pisać. Поэтому я вас благодарю всех за то, что вы пришли сюда ко мне. Я думал, будет здесь 2-3, ну, 5 человек. Вот, а тут я вижу целый зал. Большое вам спасибо за это. Спасибо. Знаете, когда вот такие вот аплодисменты, я чувствую себя как в Центральном комитете. Когда такие овации, чувствую себя в Комитете Центральном. Прошу, пожалуйста.